Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, powtórka dość stara, ale dopiero niedawno kolega Eines podesłał mi ją do skomentowania. Główny bohater to oczywiście wielki nieobecny na moim kanale, czyli Elo Elo Obiekt 260. Nagroda za wykonanie wszystkich misji personalnych. No, powiem szczerze, oczywiście tych obiektów jest już trochę na serwerze, sporo osób je ma. Ja stwierdzam, że jak ostatnio gram i wykonałem już chyba 11 albo 12 misji personalnych na obiekta 260 na medach, to te misje nie są aż tak bardzo trudne, ale niestety po prostu te, które wymagają skilla, da się zrobić przy odrobinie szczęścia, a te, które nie wymagają skilla, a wymagają farta, po prostu można nad nimi spędzić całe tygodnie i nic z tego nie wynika. Także osoby, które mają 260, naprawdę mogą czuć się dość dużymi szczęściarzami. Losowanie normalne, jak na dziesiątkę, kilka dziesiątych tierów, sporo dziewiątek, kilka ósemek, ale zwrócę Waszą uwagę tutaj na gracza w ISie 8, czyli ED59. Zwróćcie uwagę na jego statystyki. Jak zwykle podkreślam, taki gracz u mnie od razu by został zaraportowany. Ale to tylko tak gwoli informacji. Na razie jedziemy sobie z Einezem. Zatrzymał się na chwilkę po to, żeby tamtę WZ-kę próbować trafić, ale się nie udało. Także teraz zjazd na klasyczną miejscówkę dla czołgów ciężkich i tutaj napotkamy kogo? Dzień dobry, E75. Obiekt 260 to jest taki, no to jest wersja wcześniejsza ISA 7. To również widać po kształcie jego korpusu i wieży. Ta wieża jest troszkę taka bardziej ściśnięta jakby, ale ciekawostką jest to, że jak większość tych pojazdów takich premium nowych, na przykład IS-3A albo IS-5, albo właśnie tutaj obiekt 260, dysponuje on działem, które ma w standardzie pestki APCR, a nie APEKI, a jako złotem, a złotem są hity. Pierwszy strzał niestety nieudany, drugi już lepiej pocelowany, wchodzi w wizjer. Ten właz dowódcy E75. Taka miejscówka naprawdę bardzo fajna. E75 mocno przestrachana. Nie wiem dlaczego on nie ryzykuje, ale może dlatego, że widzi też również obok drugą 75. Teraz ten strzał naprawdę magiczny, że to weszło w E-setkę pod dużym kątem, to weszło w ciekawie. No i zobaczcie też, gdzie jest Ding, jak bardzo blisko smyrnął włazu właśnie tego 260. Teraz strzał nieudany, niestety szkoda, że w tę E-setkę nie weszło. Teraz znowu próba trafienia w kółko, udaje się, bardzo ładna współpraca z E75, ona ją zgasiła E7, teraz można, jak ona się naprawiła, od razu ją znowu zgasiliśmy my, także no, ładne strzały, próba teraz trafienia ISA-7 udana, no i na razie ładnie idzie pojedynek. No tak naprawdę tak w dwa czołgi udaje się trzymać E7 i ISA-7 i tam jeszcze z tyłu 75. E7 się przebija ze złota, IS-7 się ze złota nie przebija, my się za PCR również nie przebijamy przez pancerz E75, ale zajęci ci przeciwnicy są sojusznikami, także ładne dobicie E7 2 do 3, w międzyczasie się zrobiło 2096 na liczniku. I mamy przed sobą co? E75, drugą 75, E3 i również ISA-7, którego teraz ładnie dogęsza Eines. I zobaczcie, co się dzieje. 3 do 4, niestety na tamtej flance naszych czołgów jest mało. Zwróćcie uwagę, co się też dzieje tutaj na mapie. Też ten ładny strzał w biegu w E75. Zobaczcie, co robią nasze T57 Heavy. One od początku bitwy tam stoją. Leszko i 998 i Hubie 1979, goście cały czas, całą bitwę, bo ja patrzę na to wcześniej, oni całusieńki czas kampią dokładnie w tym jednym miejscu, nic się z tego miejsca nie ruszają. Udało się skończyć E75, no i wyjazd we 3 czołgi, IS-7, T-62A i E3, zgęszenie trójki po to, żeby się nie ruszała, też nieźle. Zawsze punkty wchodzą po asyście, jak nie było dobrego przestrzału, to można było zaryzykować taki manewr. Próba celowania gdzieś tam po włazie, E3 się odbija. Ładne teraz doklepanie i jest. Ja szczerze mówiąc, wcześniej sądziłem, że ten strzał do trójki to właśnie jest to, co mamy na wieży, ale to nie jest. Tak naprawdę szukałem i nie bardzo mogę znaleźć, w co próbował ten E3 się przebić, bo przecież jest zablokowanie przez pancerz, ale na co to weszło, cholercie, nie mam pojęcia. Tu jest strzał od E7, tutaj jeszcze przecież ten hit od E7, APCR od ISA-7, ale na co poleciał ten strzał E3, nie mam pojęcia. No i teraz bardzo co się dzieje, ponieważ
Nasze heavyki cały czas kampią w bazie. Niestety oni zrobili sytuację, że coś, czego ja się zawsze boję, czyli zablokowali dojazd do naszego kapa bardzo rozsądnie, ale na szczęście teraz piękny Amorak, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Ten strzał myślę nawet można przewinąć, zobaczyć go, bo zawsze lubię takie bardzo efektowne Amoraki. Naprawdę, zobaczcie, jak to w czasie jazdy wyszło. Jedziemy sobie zestawem i wyjeżdża ta WZ-ka, tutaj jest z nami M103, ładny ten strzał, naprawdę z dużego dystansu, z auto-aimu dobity AMX-50B, wyjeżdża WZ-ka i BUM! Po prostu ta wieża eksplodowała i siódmy w pełnym galopie. Pojedynek z T49, który jest na full HP, niestety pierwszy strzał nieudany, ale to nie koniec tych strzałów w ruchu. Zobaczcie zaraz, co się będzie działo, jak celny jest bardzo obiekt 260, jak mu się chce, to wtedy naprawdę potrafi bardzo ładnie. Ten strzał nieźle weszło, ale to nie jest jego możliwości. Ładnie pomoc od sojuszników, taranowanie, też ładne dobicie, także udało się bez zmarnowania pestki dobić T49. I zwróćcie uwagę na tę sytuację. Heavy, który tam tak długo kampił, już się poskładał. Drugi tam jeszcze żyje, ale już niewiele. Chociaż nie, przepraszam, ma full HP, tylko on kampi strasznie z tyłu. Z tyłu tam oklepuje Leoparda. Ładny ten strzał w Batchata, naprawdę nie mam pojęcia, jak to weszło. Kolejny dowód na to, że potrafią te działa bardzo ładnie sypać, a potrafią naprawdę kalafiorzyć strasznie. Próba i Isu się skarży na te 5-7, wcale się nie dziwię, to co one zagrały, to woło o pomstę do nieba, żeby heavykami 10 tieru kampić w ostatniej linii. 13-9, bitwa się uspokoiła, został tylko nam T54 i T34. T54 przejeżdża obok nas, również strzał z autoaimu, zobaczcie, bardzo ładnie w ruchu, kolejne eleganckie trafienie w bok, mamy 4 fragi na koncie, T54 obijana, przed chwilą miał naprawdę sporo tych HP-ków, teraz już ma ich sporo, sporo mniej. My mamy dużo zdrowia, także można sobie jeszcze pozwolić na przyjęcie bułki. Czy się uda w tego? Jednak nie, Leszko go kończy, został tylko T34 na ogrysku. Ja przez to, że przewinąłem powtórkę, niestety straciłem ogląd na podsumowanie damage'u, ale zaraz sobie to zobaczymy na wynikach końcowych. Jest T34, tym razem już niestety działo troszkę nie poniosło, albo poniosło właśnie za bardzo, bowiem się nie udało, ale mamy bitwę zakończoną, 4 fragi, przechodzimy do podsumowania. Niewykluczone też, że jak wspominałem o tym graczu w ISIE albo w T10, takim bardzo słabym, pomyślcie sobie, znowu gościu się czepia słabych graczy, których chce raportować bez powodu, dlatego też może na spokojnie przyjrzyjcie się tej sytuacji. Dla jasności, to jest ten gracz, czyli właśnie ED59. Popatrzcie sobie dosłownie przez chwilę na przyspieszonym lekko replayu, co ten gracz, mają 13 tysięcy bitew na koncie, wyczynia i zastanówcie się, czy może przypadkiem ja w swoim podejściu do raportowania graczy z niepokojąco niskimi statystykami nie mam przypadkiem racji i czy zarzucanie mi czepiania się słabych graczy jest w sumie tak bardzo nie na miejscu, albo jest to głupie z mojej strony. Popatrzcie, popatrzcie co on robi, nawet może przyspieszę jeszcze bardziej. No i teraz chyba wiecie, co miałem na myśli. Niewykluczone, że po tej powtórce zarzucicie mi, że tak naprawdę ona nie była jakoś specjalnie fascynująca albo nie pokazała jakiejś niesamowitej bitwy i muszę stwierdzić, że muszę się z wami zgodzić.
Ale też nie ukrywam, że obiekta 260, z tego co pamiętam, na kanale jeszcze nie było i no, nie zdarzyło, albo nie widziałem. Jeśli ktoś podesłał mi jakąś świetną bitewkę na 260 z moich widzów, a jej nie zauważyłem, to przepraszam, ale tych maili naprawdę jest sporo i po prostu mogła mi ona uciec, a w klanie też albo ich mamy bardzo niewiele, albo po prostu gracze się nie chwalą swoimi powtórkami i jedyną, którą dostałem, to była to właśnie ta Aineza, którą niedawno zauważyłem, że mogę ją sobie obejrzeć i skomentować. Także no, chciałem wam też po prostu przedstawić, żeby u mnie na kanale nie brakowało możliwości spojrzenia, czym jest obiekt 260. Nie powiedziałem praktycznie nic o jego możliwościach, o jego pancerzu, ale to wychodzę z założenia, że co zostało powiedziane, to i kto był ciekaw, to już mniej więcej wie, czym jest ten pojazd i wie, czy warto się o niego starać, czy nie. Generalnie jest to taki troszkę lżejszy, ale przede wszystkim o wiele szybszy IS-7. Pancerz na początku wydawał się niesamowicie mocny, po tym jak ten pojazd wszedł do gry, bardziej popularnie się stał, już nie jest taki bardzo magiczny, ale to wciąż jest bardzo ciekawy pojazd 10 tieru, który mimo wszystko w garażu pewnie większość z Was chciałaby mieć. Podsumowanie tej bitwy: 5330 punktów uszkodzeń, 4 fragi i naprawdę wysokie 1269 bazowego expa. Zwróćcie uwagę, że tutaj nasz IS-7, który dostał cztery odznaczenia, to właśnie on wysadził tamtą WZ-kę, tych uszkodzeń miał o 1000 mniej i tego expa naprawdę sporo, sporo mniej. Także tutaj aż 300 expa różnicy wydaje mi się sporo. Tutaj zwróćcie uwagę, różnica w uszkodzeniach jest sporo wyższa, a różnica w expie jest niższa. Ale tutaj też ważną uwagą jest oczywiście asysta, do której zaraz przejdziemy. Te kampiące heavyki, jeden zrobił 2700, drugi zrobił 1969, E75 stalową ścianę zarobiła, także też ładnie, zobaczcie, 3000 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. IS-8, o którym wspominałem, którego widzieliście, bohatera tej bitwy, jeden strzał oddany na wiwat, przejechane 600 metrów i w sumie jego wkład w bitwę był właśnie taki, a nie inny. IS-8 oczywiście dlatego, że powtórka jest z patcha 9.10, wtedy jeszcze IS-8 był IS-8, a nie T-10. U nich Batchat niecałe 2000 bez jednego, T-5-4 bez 9, 2000 i T-34 bez 37. Czyli zwróćcie uwagę, na tyle dziesiątek na topce znalazła się 10, 9 i 8, więc wstyd naprawdę dla 50B E3, szczególnie IS-7 i E-setki, które tutaj zagrały bardzo słabo, no ale drużyna taka, a nie inna, więc jak widać generalnie większość w tej grze nie zrobiła tego, co mogła. 19 strzałów oddanych, 18 trafień, 13 przebić. Asysty wyszło naprawdę ładnie, bo 2327, 2000 zblokowane punktów uszkodzeń przez pancerz, 5 strzałów przyjętych, jedna penetracja, 4 odbicia i hits received as a result of a splash damage, czyli to jakiś tam jeden strzał przyjęty ze splasha. Jakaś pozycja, na którą wcześniej nie zwracałem specjalnie uwagi. Zarobek 70, prawie 8 tysięcy, po odjęciu kosztów amunicji i naprawy pojazdu wyszło na czysto 44 tysiące, więc można powiedzieć, że za bitwę całkiem zwyczajną, ja się dziwię, szczerze mówiąc, że to wpadła masterka, o tym nie powiedziałem, tutaj wpadła odznaka mistrzowska, pancerny, wsparcie i duży kaliber. Za taką bitewkę w sumie zwykłą, za takie wyniki nawet się na IS-7 często nie dostaje masterka. Tak jak mówię, bardzo wysoki podstawowy wynik expa, wynikający z no, całkiem niezłych uszkodzeń, ale nie rewelacyjnych, ale też ładnej asysty pewnie dał, chociaż tak jak mówię, no, obiekt 260 jest w większości w posiadaniu bardzo dobrych bądź świetnych graczy, mało graczy średnich, a jeszcze mniej słabych ma ten pojazd, więc też siłą rzeczy wyniki kręcone na 260 są troszkę wyższe niż standardowe, stąd też o tę masterkę trudniej. No ale nic, wystarczyło 1269, 1903 z premką. Także moi drodzy, to tyle w tej powtórce. Przepraszam, jeśli ona komuś się wydała niespecjalna, ale tak jak mówię, chciałem po prostu uzupełnić brak, jakim była nieobecność 260 na moim kanale, a na pewno nie było jeszcze 260 w PSQD, chyba że ewentualnie była, ale jakąś zupełnie mi uciekła z pamięci. Także jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem to tyle. Do następnego, cześć.